jesteśmy w studiu detailingowym Gizox Europe, gdzie możemy oklejać naszą S15. Jak widzicie, tyle pracuje Kaczy Projekt, także on jest odpowiedzialny za oklejenie naszego driftowozu w barwy sponsorskie. Także jestem niesamowicie szczęśliwy i rozpoczynamy pracę. Także widzieliście ją całą czarną, a teraz krok po kroku zobaczycie, jak jest dokładany każdy z elementów, który moim zdaniem nada agresywności i charakteru temu autu, także nie mogę się doczekać. Dziś Wam wyjaśnię, dlaczego Nissan S15, którym będę startował Wizę Drift Masters, wygląda w ten sposób, a nie inny, oraz dlaczego oklejenie tego driftowozu będzie miało takie kolory, taki kształt i taki charakter. Odpowiedzią na te pytania jest przede wszystkim ta oto puszka flagowego produktu Soft 99 Fuso Code, czyli jak widzicie na opakowaniu jest czarny połysk. Nissan też jest w czarnym połysku, więc te lakierowanie od samego początku było zaplanowane. Trzeba pamiętać, że profesjonalny driftowóz jest, wygląd jego jest podziękowaniem dla tych sponsorów, dzięki którym ja mogę rozwijać swoją pasję, startować, a wy możecie oglądać moje przejazdy, bliskie, dalsze i wspaniałą rywalizację. Także słuchajcie teraz pod części, dlaczego niektórzy samochód mają bardzo indywidualny, a niektórzy idą w kierunku marketingowym. Jeśli masz odpowiedni budżet i sponsorujesz sam siebie, jeździsz za własne pieniążki, możesz na tym driftowozie umieścić tylko co byś chciał. Czyli kolor możesz sobie wymyślić różowy, fioletowy, beżowy. Możesz na niego różne motywy z bajek dodać lub też co tylko wyobraźnia twoja i grafika pozwolić na to, żeby tam się znalazło. W przypadku profesjonalnego driftowozu, jakim jest FMiC S15, idziemy w kierunku marketingu sportowego i dlatego zdecydowaliśmy się na ten produkt i on jest kluczem do tego, jak ten samochód wygląda. Główni sponsorzy moich startów, czyli FMiC EU Performance, z Fuso Code oraz Extreme Performance Tires. Wszyscy te logotypy mają kolor wspólny, biały, niebieski, czerwony i też czarny. Czyli połączeniem tego wszystkiego jest ta oto puszka Fuso Code. Też trzeba pamiętać, że taki driftowóz musi być spójny. Przede wszystkim logotypy na nim, żeby były klarowne, ale też musi być taki agresywny i wiecie, no musi też coś odzwierciedlać, coś innego, że fotografowie będą go chętnie pstrykali mu zdjęcia, filmowcy będą fajnie go kadrować. No i też wsiadając ja jako kierowca do tego samochodu będę czuł, że jest fajny, śliczny i naprawdę za każdym razem masz uśmiech, że do niego wsiadasz. Także chcę Wam też pokazać to, że musi być to jakaś pewna spójność tego całego przedsięwzięcia i staraliśmy się cały czas, żeby
to wszystko było klarowne i spójne, ale też staramy się dodać takiej trochę szaleństwa, jakim jest drifting, czyli dodanie jakichś smaczków, dodanie jakichś linii, żeby ten samochód stojąc, nawet wydawał nam się, że szybko jeździ, jest agresywny, poprzez właśnie dodanie różnych linii, dziwnych kształtów, co niekiedy nie pasują, jak sobie tak spojrzysz, ale jak zobaczysz całość, buduje to wspaniały wizerunek, także nie będę mówił więcej. Zapraszam Was do oglądania, jak cały ten etap przebiegał, także zobaczcie sami i ocencie. Słuchajcie, już Nissan grzeje się do wyjazdu, tak jak ja, a jak wyjedzie, to zobaczycie w pełnej krasie, jak on wygląda, jak się prezentuje na sezon 2020. Z tego miejsca dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego projektu, że wygląda w ten sposób, jesteście niesamowicie, chylę Wam czoła. Nie będę wszystkich wymieniał, bo jesteście w moim serduszku naprawdę i chodźcie, zobaczymy, jak to wygląda. Dobra, nie, ja już nie chcę więcej mówić, tylko już chcę jechać, chcę wyjechać i chcę Wam to pokazać. Nissan S15.